Hello, tutaj Delalog55, a to jest następny lolowaty filmik z serii audiologów, na których opowiadam, co się dzieje w świecie gier. W sensie opowiadam nie tylko o świecie gier, ale także w moim życiu, ale w sumie dzisiaj w moim życiu czasami, jeśli przyjdzie mi coś do głowy i na temat mojego kanału. Więc zaczniemy dzisiaj od... Dobra, może powiem, jakie tematy wybrałem na dzisiaj. Są to zapowiedzi nowych filmików na moim kanale, promocje. Chyba te dwa zostawię jako takie główne, o których zawsze będę mówił w tych audiologach. I teraz, czyli te pozostałe, czyli rotacja IGC i o NFS Rivals najnowszym. I on będzie ostatni, bo się trochę... zdenerwuje się po prostu, tak? Dobra, zacznijmy od właśnie zapowiedzi. Więc zapowiadam wam... co ja wam zapowiadam? Zapowiadam wam, że jutro będzie filmik odnośnie serii Free to Play. Dokładnie. Z bardzo ciekawej gry. MMORPG, którą uwielbiam. O, pachnie, trafiłem. Peszek. Co tu jeszcze będzie? Nie, w tym tygodniu nie będzie niestety lolokowego garażu. Ale co będzie? Będzie portal. Właśnie, zapomniałem o nim. No i coś jeszcze będzie. Następny jest promocja. Jakie mamy dzisiaj promocje? Jeszcze jednej rzeczy mi się przypomniało, ale to potem. Więc promocje. Dzisiaj na streamie, w tym tygodniu, mamy promocję na grę Rage. Jest to darmowy weekend. Właśnie, przypomniało mi się przy okazji, że jeszcze będzie właśnie filmik na temat tej gry. Jak ona mi się spodobała. Mogę wam powiedzieć, że Rage jest to gra podobna do gry Borderlands. Czyli takie jakby MMO, strzelanka, coś w tym stylu. Zasie nie MMO, sorry. Chodziło mi o RPG. Połączenie RPG ze strzelanką. Co dalej? I właśnie. Wielka promocja w Biedronce. Może to śmiesznie brzmi, ale prawda jest taka, że naprawdę fajne gry będą już 28 w Biedronce. I to będą takie wspaniałe gry jak Tekken. Nie Tekken, a Street Fighter X Tekken. Świetna bijatyka, którą planowałem sobie już dawno kupić. Ale czekałem właśnie jakąś ciekawą promocję i będzie za 20 zł. Będzie Władca Pierścieni jakiś ciekawy w stylu RPG. Nie pamiętam już, jakie były ciekawe gry, ale będzie za 4 dychy Borderlands w wersji GOTY Edition, więc naprawdę się opłaca. Deus Ex Direction Cud, czyli rozszerzona wersja chyba, choć nie, jakaś nowa wersja Deus Exa, i która miała premierę chyba miesiąc temu, więc wow, także jest za 4 dychy. Jeszcze co tam było takiego? Kurczę. Teraz nie spojrzę, pojadę. Sorry. Ale musicie spojrzeć na promocję. Link macie w opisie, bo naprawdę gry godne uwagi. Właśnie jedną z gier, którą kupię, to będzie ten Street Fighter X Tekken. Bo właśnie czekałem na niego dość długo. No bo właśnie. Ciągle mówię właśnie. Zauważyłem właśnie. Okej. Więc powiem teraz coś o NFS-ie Worldzie. Więc o rotacji IGC. Dokładnie.
Wreszcie, ostatnio nie było żadnej rotacji GC. Jeszcze w tamtym tygodniu? Tak. W tamtym tygodniu nie było rotacji GC, ponieważ nowe studio się wprowadzało i chciało stworzyć własną rotację GC. Spytało się nas, czyli społeczność, jak będzie wyglądać, jak mają wyglądać te rotacje. Pewnie dużo z was widziało tą informację, pisało co chcemy w tych rotacjach, ale to nie o to chodziło. Jeśli ktoś nie strzaił, chodziło o to, żeby jak miałyby wyglądać te rotacje, a nie jakie samochody mieliby wypuścić. Okej. Tu ma pierwsza taksa. Czekajcie, to teraz. O, fuck. Prawda. Teraz rotacje będą normalnie tak jak były, ale będą 4 samochody, słuchajcie. 4 samochody. Więc naprawdę się fajnie będzie. I powiem wam, że w następnej rotacji będzie Miura SV, ta stara Miura, nie Miura Concept. Będzie Murcielago Roadster i będzie samochód, który dawno nie był z IGC, a który jest bardzo dobry, czyli Lexus IS300. Bardzo polecam ten samochód. Ja go sobie na pewno zakupię, mam już na niego miejsce w garażu. Dobra. Może tyle o rotacji. Teraz przejdziemy o bardziej gorliwym temacie, który mnie drażni. Jest to NFS Rivals. Trochę opowiadam o nim. Przetestowałem go i się zawiodłem. Dokładnie tak, ludzie. Dlaczego? Ta gra, nie wiem z jakiego powodu, ale albo jest źle zoptymalizowana, albo producenci złe wymagania minimalne podali. Według wymagań minimalnych gra powinna normalnie hulać nawet na medium, mi się wydaje. A tu co? Lipa nawet na minimalnych ustawieniach, przynajmniej minimalnej rozdzielczości nie da się grać. Moje minimum to jest 25 FPS-ów, a tutaj mieliśmy, byłem nawet poniżej 20, więc słabo. I co jest straszne, może dałoby się jeszcze jakoś grać, bo nie ciągle mam te poniżej 20, tylko w niektórych momentach. Dałoby się grać, tym mnie to, że te klatki są, nie są takie porozdzielane, żeby czas gry był normalny, żeby gra działała normalnie w swoim czasie, tylko gra, te wszystkie klatki się tak jakby łączą, przez co gra spowalnia się, zwalnia, jakbyśmy, nie wiem, mieli slow motion, coś w tym stylu. Przez co to jest, nie wiem po co takie rozwiązanie, przez to totalnie się nie da grać. I na dodatek, żeby móc swobodnie grać, trzeba mieć 30 FPS. Jeśli ktoś nie wie, nowy Rivals ma blokadę na 30 FPS-ów, więc więcej nie pociągniemy. I jak dla mnie blokada na 30 FPS-ów także jest totalną bzdurą. Po tym co czytałem, tłumaczą się tym, że dzięki temu lepiej działa ten Need for Speed Network w Rivalsie i lepsza jakaś tam synchronizacja, tym podobne rzeczy. Dla mnie to jest totalnie bezużyteczne. Lepiej żeby zrobili, żeby to jakoś dobrze działało na tych wyższych FPS-ach, a nie żeby, kurczę, zblokować i na dodatek dodać ten efekt, kurde, efekt. Żeby sprawić, że te klatki się spowalniają grę. A dlaczego? Jest to strasznie uciążliwe. Nawet te osoby, które mają lepszy komputer ode mnie, to może im w pewnych momentach zwolnić gra, przez co nie będą mogli swobodnie jeździć, bo na przykład przejeżdżają przez jakiś las, bo w lesie jest dość dużo drzew, te drzewa falują, te liście lecą, w ogóle są te efekty świetlne itp.
i w tych momentach na przykład z Mulinam gra z 30 FPS-ów na przykład na 20-25. Przez co niestety zaczynamy wolniej jechać, przez co gracze nas wyprzedzają i kończy się na tym, że jesteśmy na ostatniej pozycji. Jest to dla mnie idiotyczne wręcz rozwiązanie. Nie wiem czemu to zastosowali. Nie mam pojęcia. Ja mam Rivalsa u siebie skreślonego, dlatego że Rivals się ośmieszył między innymi także tuningiem. Opowiem jeszcze o innych rzeczach jeszcze. Kurde, trafol. Opowiem jeszcze o innych rzeczach, które mi się nie podobają, ale głównie to tuning. Myślałem, że ten tuning wizualny będzie lepszy. Tuning wizualny to jest jakaś makabra i tak naprawdę nie, jest niepotrzebny. Jak wygląda tuning wizualny? Jeśli chodzi o malowanie za pomocą jakichś tam winyli, mamy jakąś tam naklejkę, bierzemy, nakładamy, co się okazuje, brak możliwości jej zmieniania. Nakłada się ona nam na dokładnie na maskę i na drzwi, więc masakra. Dodatkowo ona nie jest jakoś fajnie duża, tylko jest jakaś taka malutka. I to wygląda jak wieś tunik, przyznajmy. Przyznajcie szczerze, zobaczcie sobie na jakimś filmiku. Lub może zostawię tutaj screena w tym momencie właśnie. Jak widzicie, masakrycznie to wygląda. Jedynie co, to możemy jakieś tam palety takich już gotowych naklejek wstawić. Które wyglądają oczywiście lepiej. Oprócz tego możemy zmienić kolor samochodu, no i kolor felg i tyle, jeśli chodzi o tuning w Rivalsie. Więc dla mnie to jest kpina z nas. Obiecywali nam bardzo fajny tuning, dużo możliwości i tak dalej, a dostaliśmy, no wiadomo. Ja szczególnie tęsknię za dobrym starym tuningiem w starszych częściach, więc niestety takie życie. Co jeszcze mi się nie podoba w Rivalsie? No tak, każdy mówi, że no wyścigi, to jest gra wyścigowa, powinno się ciągle ścigać. No prawda, prawda to jest, ale ja lubię także w wyścigach, oprócz tego, mieć bardzo dużo możliwości. Jakieś takie pierdółki mnie cieszą. I oprócz samego ścigania się, to chwalenia się właśnie samochodami, dlatego tęsknię za tuningiem. I co mnie kurza też, to że tak naprawdę nie ma single playera. Mamy tylko multi i na tym multi możemy grać online lub offline, można tak powiedzieć. To jest dla przykładu, jakbyśmy mieli grać w Battlefielda 3 lub 4 na multi. No, normalnie gramy z graczami, a jeśli nie chcemy grać z graczami, to włączamy sobie boty i gramy w to samo, tylko że na botach, z botami. I to jest tak samo właśnie w Rivalsie. Czyli można powiedzieć, że singla nie ma, to jest multi, jest tylko świat jakby multi, w którym możemy odłączyć się, czyli zrobić się offline dla wszystkich. Możemy sami grać, możemy grać z samymi botami, tak? Ja osobiście uważam, że powinien być totalnie oddzielny single player i multiplayer. Tak jak to właśnie przedstawiono w Battlefieldach. I żeby te multi nie miało staje się, może mieć jakiś mały wpływ na multi, na przykład w Battlefieldzie odblokowywanie broni lub coś w tym stylu, a nie jakiś bezpośredni związek z tym multiplayerem. Więc jak dla mnie
Gra u mnie zaminusowała dużo i powiem szczerze, że nie zamierzam jej kupić w najbliższym czasie. Chyba że jakimś cudem zdobędę nową kartę graficzną, bo głównie to ona mnie ogranicza. Hardage był, tak. No i to chyba tyle, jeśli chodzi o Rivalsa. Rivalsa na pewno u mnie nie zobaczycie, bo uznaję tą grę. Dobra, może, że po zagraniu chwilowym na tych 20 FPS-ach przy tym slow motion, udaniu się przejścia nerwiającego tutoriala. Właśnie, tutorial. Tutorial w Rivalsie jest masakryczny. Nie da się go przewinąć, a zajmuje dobre 20 minut gry. Cóż. Ja pierdzielę, jebany mod. Co za idiota. Dobra. I aktualnie z zagraniem i tak dalej grę oceniam w skali 1 od 10. 5. Połowa. Dlaczego 5? Bo ma też swoje plusy. Możemy zobaczyć najnowsze samochody. Osobiście wolę starsze modele samochodów. Skyline 350 czy Supra na przykład. Ale są przynajmniej te nowe samochody. Miło się jeździ. Właśnie wiadomo, każdy NFS jest arcade'owo, akurat tutaj bardzo fajnie, przyjemnie się jeździ. Ogólnie gra wygląda bardzo fajnie, choć przyznam, że grafika nie jest najważniejsza w grze i powinien bardziej skupić się na gameplayu niż na grafice. A chyba właśnie się skupili bardziej na grafice według mnie, bo gameplay jest taki sobie. No i no i w sumie fajnie się jeździ tylko. I tylko tyle jest dobrego w tym Rivalsie. A, jeszcze bym zapomniał o Overwatchu, czyli możliwość pomagania nim kolegom i możliwość kooperacji, tak? Bo jeździć z policją nie ma co mówić, była już w starszej części, jak na przykład Hot Pursuit. No i wiadomo. Nie podobają także mi się te wspomagacze typu Shockwave, czyli ten fala uderzeniowania i tym podobne. Dla mnie to jest w ogóle niepotrzebne i to jest wkurzająca rzecz tak naprawdę dla niektórych. Dla niektórych zabawna. Zabawna dla, głównie dla gimbusów, tak. No dobra, nie będę obrażał gimbusów. Po prostu dla osób, które lubią wszystko niszczyć i wkurzać innych. Może tak. Przepraszam owych gimnazjalistów. Dobra, to chyba tyle, jeśli chodzi o Rivalsa. Nie podobało mi się więcej rzeczy niż podoba. No się może tak na równi, dlatego 5. No fajnie się jeździ, fajnie wygląda, ale brakuje wielu rzeczy, które by naprawdę by polepszyły tą grę. Zwiększyły grywalność przynajmniej 2 razy. No kurde, może już skończę ten temat, bo Rival się pewnie naprawdę drażni. I nie dlatego, że nie mogę, nie mam się na Rivalsa, że nie mogę grać. Kurde, to nie miałem wrażenia. No bo wiadomo, nie mogę grać. No. Niestety. Ja na pewno bym grał tutaj ze znajomymi z mojego teamu. Grałbym, ale raczej to nie byłaby gra, do której bym wracał po latach. Tak jak na przykład Underground 2, czy Most Wanted, czy Carbon, czy kurczę, nie wiem co. Dobra. I przypomniała mi się właśnie jedna rzecz. I to jest klanowe mistrzostwo. Jak widzicie, jadę jeszcze ze wsutym. Co jest? Wśród tym Dodge'em, Viperem, ponieważ on jest właśnie na tych klanowych, na klanowych mistrzostwach,
i będziecie mogli się spodziewać live'a ode mnie lub od mojego kolegi Sensi Boya. I będziecie mogli obejrzeć mistrzostwa na żywo, więc zapraszam was serdecznie. Odbędą się od 19. Linki macie w opisie. No i to tyle. No. Dobra, to chyba już wystarczy. Wystarczy, Jezus. Masakrycznie mi idzie. Coś idzie z mową. I coś tak zbolony jest. Możecie to zauważyć. Dobra. To tyle. Komentujcie, oceniajcie, klikajcie relowany guzik. No i siema.